Cześć siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj po raz kolejny chciałbym porozmawiać z wami o sztuczkach psychologicznych stosowanych w FIFA. I mówię po raz kolejny, ponieważ pierwszy taki odcinek pojawił się na moim kanale prawie rok temu. Zapraszam was bardzo serdecznie do tego, aby go obejrzeć, ponieważ wszelkie tam zawarte informacje można spokojnie przełożyć na FIFA 19. No a ja ich nie będę w tym filmiku powielać, ponieważ nie ma sensu po prostu dwa razy mówić o tym samym. Sprawdźcie koniecznie tamten filmik, bo wydaje mi się, że wartość merytoryczna jest naprawdę duża, ale od tego czasu rozmawiałem z paroma osobami, które psychologią zajmują się na co dzień, pracują w tej branży. No i między innymi rozmawiałem, czy w takiej grze jak FIFA, tłumacząc im, na czym FIFA polega, można znaleźć jakieś sztuczki psychologiczne. I razem doszliśmy do 5 sztuczek, które dzisiaj wam zaprezentuję. Na samym wstępie muszę wam powiedzieć, że oczywiście jeżeli z dnia na dzień zaczniecie stosować wszystkie nawet te sztuczki psychologiczne, to nie sprawi, że wasza gra zmieni się diametralnie. Na pewno będzie miało to minimalny wpływ na wasze osiągi. Z pewnością będzie to początkowo może jeden mecz w Champions wygrany więcej, może dwa spotkania, ale skutki długofalowe będą zdecydowanie lepsze, ponieważ te sztuczki sprawią, że po prostu lepiej będziecie się rozwijać w samej grze i wydaje mi się, że warto naprawdę je wszystkie stosować. Okej, a więc przejdźmy do pierwszej porady, moim zdaniem mega, ale to mega ciekawej, a odnoszącej się do tego, w jaki sposób reagujecie na straconą bramkę. I teraz większość osób pewnie radziłoby wam, żebyście reagowali spokojnie, nie rzucali padem, nie denerwowali się. I oczywiście są to porady dobre, ale dosyć oczywiste, więc pamiętajcie, warto się nie denerwować, ale ja chciałbym przekazać wam coś więcej w tym materiale i chciałbym wam pokazać takie nieoczywiste sprawy, o których mogliście nie wiedzieć. Mnie na przykład bardzo zaskoczyło to, że ruch naszych gałek ocznych ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób później postrzegamy mecz. O czym dokładnie mówię? Bardzo dużo osób po stracie bramki zawiesza głowę w dół, jest im po prostu smutno, gdzieś się wkurzają, denerwują i naturalnym odruchem jest to, że głowa idzie w dół i jednocześnie gałki oczne idą w dół. Natomiast podobno zostało udowodnione, że jeżeli się denerwujecie, jeżeli musicie zacząć myśleć kreatywniej, to lepiej, żeby wasze gałki oczne poszły do góry. Tak, wiem, to brzmi ciekawie, to brzmi po części może dla niektórych głupio, że ej, no jaki to może mieć wpływ, no ale tak jak mówiłem, są to dzisiaj takie minimalne porady, a są to porady po prostu sprawdzone, więc dlaczego by nie spróbować? Ja próbowałem teraz wprowadzić to do swojej gry. Czy czuję jakieś efekty? Ciężko powiedzieć, bo to tak jak mówię, ma minimalny wpływ, ale jeżeli coś ma mieć na mnie wpływ, to jak najbardziej staram się to stosować, nawet jeżeli miałoby to być jakieś placebo, to i tak w pewien sposób to działa, więc pamiętajcie, że takie podniesienie gałek ocznych bardziej do góry teoretycznie powinno sprawić, że zaczniecie myśleć bardziej kreatywnie, no a w takiej grze jak FIFA myślenie kreatywne na pewno jest pożądane. Kolejnym mechanizmem, który ja stosuję już od 2-3 lat, jest to, w jaki sposób motywujecie się do odrabiania strat, bo bardzo często mając 3-4 bramki przewagi, tak naprawdę podświadomie myślicie już, że mecz jest przegrany i nie ma o co grać. No to nie do końca jest prawda. Oczywiście, no jeżeli macie 85. minutę i 6 bramek straty, to raczej tego nie odrobicie. Ale jeżeli macie nawet tą 60., 70. minutę, 4 bramki w plecy, to cały czas jest dla was szansa. Ale nie możecie myśleć na zasadzie, no dobra, to teraz muszę trafić do 78. minuty jedną bramkę, później do 82. drugą i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często ludzie tak robią, a to nie jest najlepszy sposób, ponieważ od razu myślicie o tych 4 bramkach, co w pewien sposób jest niekorzystne na wasze rozgrywanie piłki. Zdecydowanie lepiej jest stawiać sobie małe cele, czyli po prostu po kolei. Myślicie najpierw, że muszę trafić jedną bramkę i staracie się w jakiś sposób strzelić tą jedną bramkę, nie myśląc zupełnie o tych 3 pozostałych, które wam brakuje do tego, żeby osiągnąć choćby remis w tym spotkaniu. Pamiętajcie, żeby za każdym razem sobie stawiać małe cele, czyli jedna bramka, czyli jedna dobra akcja, jeżeli w ogóle w meczu wam nie wychodzi, a jest na przykład remis. Nie chodzi o to, żebyście od razu myśleli o tym, że musicie nadrobić 3 czy 4 bramki, tylko o tym, żebyście po kolei spokojnie nadrabiali każdą bramkę i jednocześnie gdzieś w tył głowy mieli to, że w pewnym momencie może trzeba będzie zmienić taktykę, żeby zaatakować troszeczkę mocniej. Odrobienie parobramkowej straty w FIFA wcale nie jest takie trudne, więc z drugiej strony, jeżeli to wy prowadzicie 3 bramkami na przykład, cały czas musicie być skupieni, ale bardzo dużo osób traci koncentrację, mając 2-3 bramki przewagi. Zresztą mówi się, że sama FIFA pomaga, jeżeli ma się 2 bramki straty, ponieważ no, znane chyba jest wszystkim powiedzmy, powiedzenie, że dwubramkowe prowadzenie jest najgorszym w FIFA 19. Czasami się to potwierdza, jednak są metody, dzięki którym możecie jakby podświadomie skusić się na każdą kolejną bramkę i zachować bardzo dobrą koncentrację. Jest to znowu coś, co prawdopodobnie wywoła uśmiech na waszych twarzach, jednak jest to motywowanie się poprzez jakieś drobne nagrody za każdą bramkę. Ja na przykład próbowałem sobie wprowadzić coś takiego i kupowałem na weekend paczkę herbatników, którą dzieliłem tam każdego herbatnika załóżmy na 4 czy tam chyba na 5
5 części. I co robiłem? Po każdej zdobytej bramce po prostu brałem jedną taką część herbatnika i ją jadłem. No nie jest to nic skomplikowanego i prawdopodobnie, mówię, nie znam się tak dobrze na psychologii, ale z tego co rozmawiałem z ludźmi, to bardzo dobrze wpływa na moją chęć zdobywania kolejnych bramek. Oczywiście, jeżeli nie lubicie herbatników, to nie wiem, kupcie sobie żelki i bierzcie jedną żelkę na przykład po każdym strzelonym golu. Wydaje mi się, że nie strzelicie na tyle, żeby od razu po weekendzie być 6 kilo cięższym, a każda taka mała motywacja może naprawdę pozytywnie wpływać na waszą grę i dzięki temu będziecie chcieli zdobywać każdą kolejną bramkę i przy wyniku 3-0 nie będziecie skupiać się tylko na defensywie, ale będziecie cały czas grać swoje i cały czas będziecie grać to, co przynosiło wam efekty. Więc pamiętajcie, żeby w pewien sposób nagradzać się za każdą zdobytą bramkę. Jednocześnie, jak już mówimy o jedzeniu, to w sumie tak trochę off-top, ale pamiętajcie też, żeby dużo pić podczas waszych rozgrywek, ponieważ woda jest waszym przyjacielem i pić właśnie wodę. Nie żadne energetyki, nie coś, co ma was pobudzać. Najczęściej, żeby to była po prostu woda. Ona najlepiej wpływa na wasz organizm, więc taka dodatkowa porada również w tym odcinku. No dobra, ale co zrobić, jak już nam totalnie nie idzie? W poprzednim odcinku, do którego was odsyłałem, mówiłem, żeby nie grać na siłę, nie grać, jeżeli się jest zmęczonym i dzisiaj troszeczkę rozwinę ten temat, ponieważ dowiedziałem się, że nie tylko warto odciąć się od samej gry, ale warto po prostu odciąć się od ekranów. Ja nie mówię, że macie na cały dzień na przykład odciąć się od ekranu, ale chociażby na tą godzinę. Wyłączyć wszystkie ekrany, nie patrzeć w telefon. Wiem, że w tych czasach brzmi to źle, ale przeczytać książkę, nie wiem, pójść porozmawiać z rodziną, spotkać się ze znajomymi, odciąć się całkowicie od ekranu, ponieważ w obecnych czasach ekrany bardzo negatywnie wpływają na nasze postrzeganie, to znaczy nie dość, że na same oczy, o czym mówi się od dawna zresztą, to po części jest prawda, po części nie, ale również w pewien sposób na przetwarzanie informacji przez nasz mózg, dlatego odcięcie się od ekranu, nawet na tą godzinę, może mieć naprawdę bardzo dobry wpływ na waszą grę po tej godzinie, więc jeżeli czujecie, że przegraliście jeden czy dwa mecze i no nie jesteście w najlepszej formie, to warto od tego ekranu się odciąć, jeżeli macie mało czasu, jeżeli na przykład zostało wam tylko trochę czasu, a musicie dograć Food Champions i musicie szybko odciąć się od ekranu, ale no nie pasuje wam aż godzinna przerwa, to warto po prostu spojrzeć za okno i patrzeć w dal. To jest też sposób, o którym mówi się już od dawna, więc spróbujcie coś takiego sobie porobić, popatrzeć tam w 5 minut przez okno w dal. To też powinno mieć dobry wpływ na wasze postrzeganie później samej gry, no i na to, jak będziecie rozgrywać akcję. Wiem, że po części możecie się uśmiechać z tego materiału, że to na pewno nie działa, ale słuchajcie, to są sztuczki psychologiczne, o których nie wiedzieliście, więc myślę, że warto to wprowadzić do swojej gry, a może efekty będą naprawdę dobre. I ostatnia sprawa, czyli też po części rozwinięcie tego, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, ponieważ rok temu mówiłem o tym, żebyście nie grali cały czas w tych samych strojach, ponieważ no, w pewnym momencie zaczynacie być schematyczni, zaczynacie grać cały czas to samo i zmiana stroju może mieć pozytywny wpływ na waszą grę, ponieważ może ją trochę odświeżyć. Dokładnie tak samo działa na przykład zmiana kamery, ale nie mówię tutaj o tym, że całe życie, nie wiem, gracie na telewizyjnej 3 czy na współpracy i teraz macie je zamieniać, tylko o tym, że macie te paski, które oznaczają wysokość kamery oraz zoom. Zmiana takiego pasku, nawet o 1 czy o 2, wpływa na wasze postrzeganie na boisku. I ja wiem, że to nie jest wielka zmiana i znowu możecie myśleć, że jak to może wpływać. No ale tak, okazuje się, że większość ludzi ma taką pamięć, ma takie właśnie postrzeganie, to słowo bardzo często się dzisiaj pojawia, polegające na dokładnym zobaczeniu szerokości, na dokładnym zobaczeniu wymiarów. Natomiast jeżeli te wymiary choć minimalnie się zmienią, to znowu nasz mózg zaczyna myśleć troszeczkę inaczej, czyli znowu odświeżamy trochę nasz mózg, czyli zaczynamy grać bardziej kreatywnie. I tak jak powiedziałem już wielokrotnie w dzisiejszym odcinku, ta kreatywność w FIFA naprawdę się przydaje, więc znowu, jeżeli czujecie, że coś wam trochę nie idzie, coś chcecie odświeżyć, to jeżeli chcecie radykalnych zmian, to zmieńcie całkowicie kamerę. Ja na przykład ostatnio zacząłem grać na telewizyjnej 3, a nie na współpracy, bo mnie wszyscy do tego zachęcali i w sumie czuję efekty, zobaczymy jak długo, ale jeżeli nie chcecie aż tak radykalnych zmian, to pobawcie się w tych paskach, pobawcie się tym zoomem, zwiększcie go bądź zmniejszcie o jedną, dwie kreski i myślę, że może to również pozytywnie wpłynąć na waszą grę. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Przypominam, że trwa 3-tygodniowy maraton, a więc codziennie do świąt będzie się pojawiał tutaj na tym kanale odcinek. Chciałbym ponownie wrócić do lepszych zasięgów, które były jeszcze 2 miesiące temu, więc jeśli również chcecie mi w tym pomóc, to zapraszam was bardzo serdecznie do polajkowania tego materiału. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Również jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych takich treści, to zapraszam bardzo serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału, aby być z nimi na bieżąco. A tak jak mówiłem w trakcie tego 3-tygodniowego maratonu,
maratonu naprawdę będzie masa ciekawych informacji, więc zapraszam bardzo serdecznie do tego subskrybowania, do zostawiania łapki w górę, a ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie i piona!